Bonaventura. Zwany serafickim doktorem urodził się w Italii w roku 1221. Jako dziecko ciężko chorował. Matka zwróciła się wówczas do świętego Franciszka z Asyżu, by pomodlił się o uzdrowienie jej syna. Jakby w przewidywaniu przyszłej wielkości małego Jana, święty Franciszek wykrzyknął: Obłona Ventura. O szczęśliwy losie na tę pamiątkę nadano dziecku imię Bonaventura. W wieku 20 lat Bonaventura wstąpił do zakonu franciszkanów. Po złożeniu ślubu wysłano go do papieża w celu uzupełnienia studiów pod opieką słynnego franciszkanina doktora Aleksandra de Hales, anglika. Po śmierci tego ostatniego Kontynuował naukę pod kierunkiem jego następcy, świętego Jana Rocher. W Paryżu zawarł przyjaźń ze świętym Tomaszem Zakwinu. Razem uzyskali stopień doktora, z tym, że Bonaventura ustąpił przyjacielowi, pomimo jego oporu, zaszczytu pierwszeństwa jemu przyznanego. Podobnie jak święty Tomasz Zakwinu. Święty Bonaventura cieszył się przyjaźnią króla świętego Ludwika. W wieku 35 lat został generałem swego zakonu i zaprowadził doskonały spokój tam, gdzie zakłócała go wewnętrzna niezgoda. Zrobił wiele dla swego zakonu. Napisał żywot świętego Franciszka. Był obecny również przy przeniesieniu relikwii świętego Antoniego Padewskiego. Papież Klemens IV mianował Bonaventurę arcybiskupem Jorku. On jednak prosił, by mu pozwolono nie przyjąć tej godności. Papież Grzegorz X zmusił go wszakże do przyjęcia godności jeszcze większej kardynała i biskupa Albano, który jest jednym z sześciu biskupów sufraganów Rzymu. Przed śmiercią. Bonaventura zrezygnował z urzędu generała Zakonu Franciszkańskiego. Umarł podczas drugiego soboru lugduńskiego 15 lipca 1274 roku. wszechmogący Boże. Dzisiaj obchodzimy urodziny świętego Bonaventury, twojego biskupa. Pozwól, byśmy umieli korzystać z jego cudów. I naśladować zawsze Jego żarliwe miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.